klasę siódmą na lekcji wychowania fizycznego, a dzisiaj mamy hulajnogi. Będziemy się ścigali, będziemy jeździli szybko i będziemy robili sztafety na hulajnogach. Na początku parę słów o technice i parę słów o bezpieczeństwie. Hulajnogi nie rzucamy. Jeżeli zmieniamy się jeden z drugim hulajnogą, to mamy tak przekazać, żeby ta hulajnoga nie latała i nie stanowiła zagrożenia. Trasa będzie dookoła fontanny. Potem będziemy mogli sobie ją wydłużyć, jeżeli wam już się spodoba i na tyle opanujecie technikę. Słuchajcie, podnosimy najpierw kolano do góry, jeżeli chcemy się od hulajnogi odepchnąć. Czyli te kolano musi pójść wyżej nawet niż kierownica. I wtedy trzeba kopnąć. Kto bardziej kopie, ten hulajnoga będzie szybciej jeździła. Teraz starty, czyli z biegu rozpędzamy hulajnogę, wskakujemy i przechodzimy od razu płynnie do jazdy. Zdobyła drużyna Karola, Maxa i Ani. Brawa dla nich! Dziękuję. Jeszcze raz sprawdza się, że nie jest ważna bryka, a ważny jest jeździec. Żebyście o tym zawsze pamiętali.